dom dziecka czy przedpotopowy kombinat. Dziś porozmawiamy o domach dziecka, czy też domach opiekuńczych. Niedawno natknąłem się na stare zdjęcie ogromnego ogrodu w centrum Moskwy. Z początku myślałem, że to część rezydencji lub pałacu, ale nie. Okazało się, że to sierociniec. Zadziwiła mnie wielkość budynku. Czy w XVIII wieku tak kochali dzieci, że pobudowali tak gigantyczną budowlę? Założony oficjalnie w 1764 roku, imperatorski kompleks z inicjatywy został założony oświeconego Iwana Bieckiego. Założona placówka funkcjonowała jako prywatny, cytuję, prywatny charytatywny ośrodek wychowawczo-edukacyjny dla sierot, podrzutków i bezdomnych dzieci. W 1770 roku wybudowano z takiej samej inicjatywy tegoż Bieckiego podobną placówkę w Petersburgu. Dom wychowawczy przyjmował dzieci w wieku do 2 lat. Dzieci można było oddawać anonimowo, a kobiety w ciąży, które zgłosiły chęć oddania, otrzymywały pomoc. Dziecku zapewniano miejsce w ośrodku do momentu dorosłości i opuszczały dzieci placówkę z wykształceniem zawodowym. Oprócz rzemiosła uczono języków obcych, rysunku i podstaw sztuki teatralnej. Według mnie historycy przedstawili nam placówkę idealną, mówi historia Pi. No według mnie też, według dziada. Normalnie jakiś komunizm idylliczny z XVIII wieku. Wszystko idealne. Troska dzieci, wykształcenie, rozrywka, piękny wielki budynek. A teraz pomyślmy, w jakim celu budowano takie założenia architektoniczne? Dzięki blogerce Natalii Michajłownej, link będzie w opisie, pod filmem History Pi, zacząłem zajmować się tymi zagadnieniami, mówi autor. Julie Miller, znawca manuskryptów z Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, napisał książkę i w tej książce wyjaśnia, po co budowano czy zakładano takie placówki w Rosji w XIX wieku, a także domy pracy dla dzieci w Anglii, katolickie ochronki, katolickie schroniska w całej Europie. Otóż w połowie XIX wieku zaczęto kolonizować wielkie puste przestrzenie Syberii, Australii, Ameryki i dziesiątki tysięcy dzieci. Ludzie przynosili do schronisk w całej Europie i ruszali na nowe ziemie, pozbawieni już tego ciężaru dzieci. Tylko we Włoszech działało 12 tysięcy punktów przyjęć dzieci w Rosji do moskiewskiego, wyżej wspomnianego ośrodka. Corocznie trafiało, uwaga, 18 tysięcy dzieci. Więc jeśli tych dzieci nigdzie by nie przesiedlano, to placówka byłaby pełna po niecałych 2 latach. Od siebie dodam, no niezły Sajgon, 30-tysięczny dom dziecka, czajcie to w ogóle? Oddawali tam dzieci rodzice i samotne matki. Ale głównym źródłem, że tak nie przetłumaczę, bo nie wiem jak, były komisjonerki. To po prostu wam powiem, co te komisjonerki robiły. Otóż brały one po wsiach i miasteczkach grupki dzieci, zbierały po kilkanaście i wysyłały do Moskwy, do tegoż domu wychowawczego. Za każde dziecko komisjonerka otrzymywała pieniądze. W tym domie dzieci trochę podrastały i były wysyłane do małych domów dziecka na wsiach, gdzie trzymano dzieci, aż wyrosną. Spójrzcie na to zdjęcie. To zapewne jedna z takich farm dla podrośnięcia dzieci zorganizowana. Dla moskiewskiego domu dziecka, tego wspomnianego, pracowało około, uwaga, 32 tysiące takich domów zastępczych. Tak przetłumaczyłem, ale słowo w słowo, ale proszę nie mylcie tych farm z rodzinami zastępczymi z dzisiejszych czasów. Po osiągnięciu określonego wieku dzieci przesiedlano na mało zaludnione terytoria, gdzie pracowały jako rolnicy i robotnicy. Dzieci w Europie były w nie lepszej sytuacji. Z katolickich ochronek trafiały do Ameryki i Australii. Taka mała dygresja. Mimo że Australia i Stany Zjednoczone były pod kontrolą protestantów, wiarowo czy religijnie, to nie przeszkodziło to KRK wysyłać tam dzieci, więc kosa w jednym obszarze nie znaczy, że odwieczni wrogowie, nastawiając przeciwko sobie własnych członków i własne waginy, nie współdziałają na innych obszarach. To taka mała dygresja ode mnie. W Ameryce dzieci czekały, dojechawszy do Ameryki, dzieci czekały na tak zwane sieroce pociągi. Widzicie właśnie coś takiego. A ja od siebie dodam, że normalnie nie wierzę. No, dziecięca wyprawa krzyżowa w wydaniu nowożytnym. I o tym się nie mówi.
te pociągi jechały w głąb interioru. Na każdej stacji wywieszano ogłoszenia, a kiedy przybędą dzieci, które można będzie zabrać do siebie do domu, żeby później pracowały. Ludzie na stacjach wybierali dzieci, które później pracowały na polach lub w warsztatach rzemieślniczych. Wydaje mi się, że to jedna z najokropniejszych kart w historii ludzkości, mówi historia Pi. No mi też tak się wydaje, wiecie? Normalnie miłosierdzie gminy w wydaniu globalnej, wymazanej historii. A więc w tych domach dziecka tak naprawdę kwit handel niewolnikami w najohydniejszej postaci, bo handel dziećmi. Takie praktyki trwały do połowy XX wieku. W 2009 roku w mass mediach pojawiła się wiadomość, że minister Wielkiej Brytanii, premier, planuje przeprosić za przesiedlenia tysięcy dzieci w XX wieku z metropolii do kolonii. Oficjalnie wysyłano te dzieci do Kanady, Australii i innych krajów dla poprawy warunków ich życia, ale wiele z dzieci musiało pracować ponad siły. BBC doniosło, że australijski premier przeprosił, że w złych warunkach żyło około 100 tysięcy dzieci między rokiem, uwaga, 1930 a 1970. A co było wcześniej? Schemat był ten sam. Dzieciom mówiono, że ich rodziny nie żyją, a ich czeka dobra przyszłość. Trafiały do kolonii, gdzie czekała ich ciężka praca i surowy klimat i często seksualne wykorzystywanie. Schemat ten jest typowy dla kultury anglosaskiej.